Historia kobiet. A dziś zwiedzamy Szkocję z Anią Jackowską, motocyklistką. No i właśnie, czy kobieta na motocyklu to jest ciągle rzadkość, to jest ewenement, to jest coś, co mogłoby się znajdować pod ochroną? Ja zapytałam o to naszego redakcyjnego kolegę, Patryka Kuniszewicza. Niebezpieczeństwa mogą wynikać z tego, że jednak gdy coś się wydarzy, to kobiety przeważnie mają mniej siły. W związku z tym każda kobieta, która wyrusza w taką długą trasę, jest dla mnie mega odważna i wielki szacunek dla niej, ale ja uważam, że takie długie trasy powinno się robić zawsze w grupie. Niech to będzie nawet grupa kobiet, ale nie w pojedynkę. W związku z tym, drogie panie, pamiętajcie, że jednak wsparcie mężczyzny, który jedzie na drugim motocyklu obok, może być naprawdę niezbędne. Ale podziwiam wszystkich tych, i szczególnie kobiety, które w takie długie trasy, na przykład Polska, Chorwacja albo Via Baltica dookoła Morza Bałtyckiego, wybierają się. Facet, jak jedzie motocyklem, to znajdzie każdą szparę między samochodami, każdą prostą wykorzysta. Kobiety inaczej, mam wrażenie, podchodzą do jazdy motocyklem. One dają się podziwiać, to jest takie dostojne. I to dlatego tak ładnie wygląda, bo faceci przeważnie traktują motocykl w kategoriach sportowych. To jest maszyna, którą trzeba rozpędzić, no skoro waży 200 kg i ma 200 koni mechanicznych, no to o co chodzi? Jazda! A kobiety inaczej podchodzą do tego sportu i chyba wprowadzają troszeczkę więcej kultury w jeździe motocyklem. Czasem może nawet więcej zamieszania w naszym studiu wprowadził Patryk Kuniszewicz. Podniosło mi się ciśnienie, przyznam się, troszkę. No to tłumacz, tak, dlaczego? Absolutnie się nie zgodzę. To znaczy, zgodzę się z tym, że kobiety jeżdżą elegancko. I rzeczywiście jest tak. Staramy się być kobiece i myślę, że to jest w ogóle fantastyczne, że wsiadając na motocykl, mimo tego, że jest to taka męska zabawka, no to staramy się wprowadzić trochę tej swojej kobiecej lekkości i finezji. Natomiast absolutnie nie zgodzę się z tym, że nie potrafimy być na motocyklach sprytne i wcisnąć się w tą szparę, o której mówił kolega. Wydaje mi się, że wszystko jest kwestią doświadczenia. Ja niejednokrotnie byłam w takich sytuacjach, że to ja uciekałam gdzieś motocykliście, mężczyźnie, który jechał na motocyklu za mną między samochodami. I uciekłaś? I to ja uciekłam i gdzieś widziałam, że to on ma problemy z tym, żeby się odnaleźć między tymi samochodami, a nie ja. Natomiast ja strasznie nie lubię robić tego podziału, że my kobiety na motocyklach i wy mężczyźni na motocyklach, bo to nie o to chodzi, bo wszyscy jeździmy na motocyklu i ten motocykl ma nas łączyć, a nie dzielić. Więc ja myślę, że fajne jest to, żeby panowie uczyli się od kobiet tej finezji i tej delikatności, a kobiety mogą uczyć się od panów, obserwując ich i uczyć się tego, czego one na przykład nie posiadają, ale też wydaje mi się, że każda z nas ma inne umiejętności. Ja na przykład, tylko jeszcze powiem, na przykład ja na przykład nie lubię jeździć szybko, więc może powinnam nauczyć się od mężczyzn, nie wiem, większej odwagi, aczkolwiek może przez to, że nie jestem na tyle odważna, to może dzięki temu zawsze jak wyjeżdżam, to bezpiecznie wracam. Ale Kunisz wspomniał też o jednej ważnej rzeczy, o tej samotności w podróży, która tobie towarzyszy. Ty jeździsz po prostu sama, daleko, hen w świat. Nie pomyślałaś, Aniu, nigdy o tym, żeby zabrać kogoś, że jest ci potrzebny facet, kobieta do pomocy, do tego, żeby czuć się bezpieczniej. Czasami są takie myśli, że fajnie by było na przykład podzielić się z kimś tym, co się widzi. Natomiast ja od zawsze tę samotność w podróży bardzo, bardzo lubię i ona jest niezwykle wyczerpująca. Potrafi być bardzo trudna i potrafi porządnie nam dać po tyłku, brzydko mówiąc. Ja liczę się z tymi wszystkimi konsekwencjami. Natomiast ja to po prostu lubię. I nie wiem, czy jest to dla mnie sprawdzianem siebie. Jeżeli tak, no to jest to dosyć trudnym sprawdzianem. Czy jest to czymś, co daje mi po prostu potem też siły na potem? Nie wiem, natomiast uwielbiam tą samotność w podróży i myślę, że każdy powinien spróbować. Nie musi być to wielka, daleka podróż, ale chociaż na chwilkę tak zmierzyć się nie tylko z motocyklem wtedy i z otoczeniem, ale taka samotna podróż to takie też zmierzenie się z samym sobą. Zresztą dla mnie nie sam cel jest ważny, tylko droga. A droga, jaką przebyłam do tego, żeby stanąć przed tym Inch Cape Rock, była, myślę, że jedną z najtrudniejszych moich motocyklowych dróg.